jej perfekcyjność zaprasza na drinka. No dobra, pogadajmy o facetach. Co ty na to? Proszę bardzo, jaki jest twój typ? Myślę, że inny niż twój. Mój typ jest raczej... my to nazywamy, wiesz co, w środowisku takim LGBT, czy może nawet bardziej gejowskim, nazywamy to tak zwanym twinkiem. Czyli to jest taki młodo wyglądający mężczyzna z nieznacznym owłosieniem na twarzy, w ogóle taki szczupły i taki powabny. O, tego słowa użyję. Powabny, ładne słowo. Bardzo ładne. A jaki jest twój typ? Inteligentny. I teraz sobie chodzę na najgorszą osobę na świecie. No dobrze, niech będzie. Ale nie, dobrze, niech będzie. Trudno, taką jestem osobą. Musicie mnie, zapraszam do łóżka. Ale wiesz co, nie, ale dobrze, to bo ja chcę się pytać o konkretnych mężczyzn. Bardzo proszę. Co o nich sądzisz? Ty jesteś gotowa? Nie, no pytaj. Ale będzie szczerze? Zależy, o kogo zapytasz. Zapytam najpierw oczywiście, no muszę, o Ryszarda Petru. Co o nim sądzisz? Znaczy, nie mówię, czy jest przystojny, czy nie, chociaż to też możesz powiedzieć, ale bardziej tak po prostu jak jako człowieka, co o nim sądzisz? O. Ryszarda bardzo lubię. Naprawdę. I cieszę się, że stworzył partię, że poznaliśmy się dzięki niemu z wieloma osobami. Mhm. I to jest super. I myślę, że jest super ekonomistą. Przystojny? Myślę, że obiektywnie rzecz biorąc tak. I na tym postawię kropkę. Znam tą kategorię. Ja zawsze mówię tak, że obiektywnie jest przystojny, ale zupełnie nie w moim guście. Więc ja rozumiem to, totalnie to rozumiem. No to Jarosław... Ale na pewno jest dobrze ubrany. To prawda. To jest rzadkie też w Sejmie. A, w pełna zgoda, masz rację, oczywiście, że tak, bo tam rzeczywiście się zdarzają duże niewypały, jeżeli chodzi o to. Jarosław Kaczyński. Myślę, że to jest taki terrorysta. Taki co? Terrorysta. Naprawdę? No, no tak, naprawdę. Znaczy się, no, dzierży władzę hegemona, jest bezwzględny w tym, co robi. No i niszczy to państwo, tak? Jakby nie zgadzam się w nim chyba na żadnym polu. Koty może lubisz? Ja rozumiem, że on ma koty i to umila jego wizerunek, natomiast no, ma też władzę bezwzględną nad swoimi ministrami, nad Ziobro, nad spółkami Skarbu Państwa, nad tym całym syfem, który się dzieje. A nie sądzisz, że to jest trochę być może tak, że ktoś tam jednak w tej jego partii, zwłaszcza z tych osób, które tam mu się mogą postawić, bo są takie osoby, które czasami mogą się pytać, że coś mają na niego? Pewnie każdy ma coś na każdego. Na Antoniego, na Błaszczaka, na Kamińskiego, na Kaczyńskiego. No jakby ma, są tyle lat w polityce, że pewnie wszyscy mają na siebie jakieś teczki, jakieś kartki. To jest niesamowite swoją drogą, nie? Aż się wolę nie domyślać, co tam się dzieje. No, to jest taka polityka, której ja myślę jako polityka lat 90. w Polsce. Właśnie, że wtedy się takie rzeczy robiło. Po pierwsze zbierało się wszystko, co się w ogóle, wszystko, co się dało. Pozwalało się też na wszystko, po to, żeby sobie to dokumentować i mieć to na później. Jest myślę, i szafy Kiszczaka, które były odkryte, i wersalki Jaruzelskiego, czy cokolwiek tam innego miało być. Podsłuchują się pewnie wszyscy nawzajem. Właśnie. No i Ziobro ma niesamowitą władzę. To jest coś po prostu niesamowitego, co może robić. On na legalu może podsłuchiwać nawet nas, kiedy gadamy przez telefon. Oczywiście, że tak. No, to jest niesamowite. Służby, które mogą być używane w takim celu. No to jest policja. No jakby to jest takie państwo policyjne trochę, tak? Że bez kontroli jesteśmy obywatelskiej nad żadną, jakąkolwiek ze służb. To, co się działo we Wrocławiu na przykład z Igorem, tak? I jego śmierć dramatyczna, tragiczna. Tak. I ciągle jest niewyjaśniona i ciągle jest to spychana pomiędzy policjantami, prawda, urzędnikami. No teraz ta sytuacja, która z Jarosławem Kaczyńskim, który tam 50 tysięcy w kopercie. Przecież cały aparat państwa działa po to, żeby go osłonić. Afera no, KNF-u. Prawda. Jakby tych afer jest cała masa. Aż się boję zapytać, czy siedzi w spółka Skarbu Państwa. Prawda. No dobrze, to idźmy dalej, może do trochę innej postaci. Donald Tusk. Donalda Tuska bardzo cenię. Przede wszystkim za to, w jaki sposób rozwinął się jako polityk. Mhm. Jeśli porównamy Donalda Tuska, kiedy był wicemarszałkiem Senatu, tak, i dalszą jego przemianę, i teraz, jakim jest formatem polityka, jak się wypowiada. Nauczył się angielskiego przede wszystkim. I wielki szacunek dla niego za to. Ogromny. Ale to, że myśli o tym, co mówi, że jakby jego wywiady zawsze są takie, że chce się ich słuchać. Co jest rzadkie akurat wśród polityków. To prawda. To jest naprawdę ogromny szacunek, chociaż jest oczywiście tak, że w czasie jego rządów nie zrealizowano właściwie żadnego takiego wyzwania, na którym by mi zależało. Właśnie równość małżeńska, czy równość małżeńska, o czym ja mówię, związki partnerskie, tak? Zielona energia,
Czy nie wiem, kwestia przemocy wobec kobiet, liberalizacji prawa aborcyjnego. To się nie wydarzyło. Gdzieś zapomniano o tych ludziach, o tych postulatach. Trochę w ogóle wspomniano o ludziach. No dobra, to jeszcze na koniec z takiej bieżączki. No Robert Biedroń, muszę zapytać. Ale czy mi się podoba? Też. Co o nim myślę? Czekaj, właśnie nie powiedzieliśmy, czy Donald Tusk jest przystojny? Czy Donald Tusk jest przystojny? Jakoś nie mogę na niego patrzeć w takiej kategorii. Trochę to rozumiem. Jest taką trochę postacią bardziej niż mężczyzną, nie? Takim, raczej tak. Takim, raczej takim... No wiem, o co chodzi. A Robert Biedroń, zacznijmy od tego, czy jest przystojny. No jest sympatyczny. Czy jednak bardziej Krzysiek Śmiszek? Który z nich bardziej? To jednak Robert chyba. Okej. Ale oboje cenię. Mają swój dorobek, swoją ciężką pracę. To jest jakby super, co robią, że nowa partia się tworzy. Bardzo fajnie. Super progresywny postulat. Nie wszystkimi się zgadzam oczywiście, jeśli chodzi tam kwestie gospodarcze, no ale to już na głębszą analizę. Natomiast czego nie lubię? Ja strasznie nie lubię, jak buduje się tylko i wyłącznie na takiej negacji konfliktu. I czasami lepiej jest przemilczeć, szczególnie w tak trudnej sytuacji, jaką mamy w Polsce, niż tak strasznie się tutaj nie przeklnę, bić się sobą. Ale zainteresowało mnie to, zostawmy Roberta, pozdrawiamy go. Serdecznie. Z Robertem się znamy zresztą bardzo wiele lat, ale co innego. Chcę wrócić do tego Kaczyńskiego. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.